blisko, jestem właśnie po zakupie dziesiątki. Tłumaczę, dlaczego nie dziewiątka. Nie dziewiątka dlatego, bo jest niedużo tańsza od dziesiątki, ma gorszy procesor oraz słabszy totyk. Dlatego skupiłem się na dziesiątce. Wracamy do domku, będziemy zaraz rozpakowywać, zobaczymy, co tam jest w środku. Dobra, jesteśmy już w domku, mamy kamerkę. Teraz ją rozpakujemy, zobaczymy, co jest. Tak wygląda. No dobra, zrywamy. Tak to wygląda. Sprawdzimy dzisiaj kamerkę, ile wytrzymuje bateria od włączenia do rozładowania się. Będę jeździł rowerkiem, około 2 godzin powinna się rozładować. Jest w pełni naładowana. Włączamy. Nagrywamy w 4K 30 klatek. No dobra, lecę w trasę. Jak bateria się rozładuje, zaraz dam znać. Ja wracam właśnie do domu. Kamera jest przetestowana w pełni. Pojeździłem gdzieś tak około 2 godzinek. Kamerka to się rozładowała już po godzinie 15 minut. Nagrywała w 4K 30 klatkach. Powiem wam, że się nie zagrzała nawet troszeczkę. Delikatnie tam może ciepła była. Temperatury na dworzu mamy około 20 stopni. Na rower jak najbardziej się nadaje, nie będzie się grzała na pewno. No i co? Króciutko podsumowując kamerkę, dziesiątkę, powiem wam szczerze tak. Nie żałuję zakupu. Udało mi się kupić tą kamerę w dobrej cenie. 2150 zł. Na dzień dzisiejszy ta kamerka kosztuje 2500 zł. I teraz jakbym miał stanąć przed wyborem zakupu dziesiątki a jedenastki, to szczerze dołożyłbym te 200 zł i wydał te 2700 na jedenastkę. Z racji tego, że tam jest już troszeczkę dołożonych innych rzeczy, dużo lepszych, jest dołożona bateria Enduro, 40% bardziej wytrzymała. W dziesiątce bateria wytrzymuje pod warunkiem, że nie dotykacie w ogóle wyświetlacza i nagrywacie sobie ciągiem na rowerze, motocyklu, to będzie wam wytrzymała około godziny 15 minut. Ja kupiłem tą kamerkę tak naprawdę z myślą o motocyklu i robieniu filmików typowo motocyklowych. I tutaj uważam, że będzie się chyba najlepiej sprawdzała. Nie występuje tutaj jakieś takie, no mówię, nadmierne nagrzewanie tej kamerki. Nie występuje żadne zacinanie się. Kamerka jest naprawdę bardzo prosta, intuicyjna w obsłudze. Nagrywa naprawdę super. Stabilizacja to jest mega. No kamerka sportowa, tak? No co tutaj za dużo chcieć, tak? Na koniec jeszcze postanowiłem wam zrobić kilka zdjęć i wrzucić tutaj ogólnie, żebyście sobie mogli zobaczyć z różnego oświetlenia. Zdjęcia, filmy wychodzą chyba najlepiej w jasnym oświetleniu. Uważam, że powinna kamerka mieć coś takiego w stylu adaptacji, na przykład pod dane warunki oświetleniowe, żeby się sama adaptowała, tak? No bo jeżeli to jest kamerka sportowa, to na przykład, nie wiem, no wjeżdżamy w różne rzeczy, zmieniamy miejsce na przykład, no nie stoimy w miejscu, tak? I wszędzie jest inne oświetlenie. I wtedy by się bardziej adaptowała, tak? Do warunków, ale no co, no uważam, że i tak jest kamerka mega. Nie żałuję zakupu. Jeżeli miałbym kupić ją jeszcze raz, no to pewnie bym ją kupił, ale w cenie 2150 zł. No jakbym miał wydać 2500, to już bym dołożył te 200 zł i kupił sobie 11, tak? Ze względu nawet na baterię i na kilka rzeczy, które są po prostu lepsze niż w dziesiątce. Dużo tego nie ma tak naprawdę, ale no jest, tak? I zawsze model nowszy. Na pewno plusem jest to, że w 11, w 9 i w 10 pasują wszystkie akcesoria, bateria i jakieś inne rzeczy, które możecie sobie po prostu przełożyć, tak?
Na koniec tego filmiku ogólnie jeszcze Wam wrzucę kilka zdjęć z różnego oświetlenia, jak to w ogóle wygląda. Zdjęcia robione w dzień, zdjęcia robione w nocy, po zmroku, z pomieszczenia i żebyście sobie mogli w ogóle to porównać, jak to mniej więcej wygląda, nie? Powiem Wam tak, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Będziecie mogli zobaczyć dużo, dużo więcej filmików, na przykład jak jeżdżę motocyklem sobie i jak ta kamerka sobie daje radę. Robiłem małe testy już i powiem szczerze, że naprawdę no, daje radę. Ale mówię, no zobaczycie Wy sami wtedy, jak zacznę rzucać filmiki. Tymczasem się z Wami żegnam. Wrzucam tutaj kilka zdjęć na koniec, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. No i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz dzwoneczka, żebyście zawsze byli na bieżąco i widzieli, co się u mnie dzieje i mogli sobie zawsze zobaczyć jakiś ciekawy filmik, nie? Pozdro, widzimy się w następnym filmie.